Stefana Kowalskiego, Pana Lucjana Serazego, mają naczelnik, Rewonę Janę. Witam przede wszystkim naszych mieszkańców naszego osiedla, oczywiście przedstawiciela Straży Miejskiej, Policji naszej powiatowej. Chciałabym Państwu przedstawić porządek dzisiejszego zebrania. Otwarcie zebrania to sprawozdanie działalności zarządu osiedla Śródmieście Kampi za okres kadencji, wybory przewodniczącego oraz członków zarządu osiedla, sprawy bieżące i zamknięcie zebrania. Teraz pokrótce przedstawię Państwu to, co mniej więcej robiliśmy przez te 4 lata kadencji. Mam lepiej wyłącz nas, jeśli chodzi o pół godziny musi być do momentu. Tak, tak. No to zacznijmy ten mierzyć ten czas już. Bo to jest ważne, żebyśmy tego nie przeciągali. Ja rozumiem. Ja już wiem, że później pan burmistrzowi oddam głos do dyskusji, tak żeby pół godziny nie było. Widzimy te tutaj 15 osób. Na pierwszym spotkaniu zarządu osiedla przyporządkowano członków zarządu do poszczególnych ulic. Miało to na celu usprawnienie komunikacji z mieszkańcami oraz ograniczenie terenu działania tak, aby każda osoba mogła się skoncentrować na konkretnym obszarze. Jednak w niedługim czasie jeden z członków zarządu wyprowadził się z Chorni. Zarząd osiedla pracował w 3 powodów składzie. W ciągu kadencji najwięcej pism skierowaliśmy do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Między innymi opinia zarządu Śródmieście Kampi w sprawie zakupu i zamontowania kosza do gry na koszykówkę na terenie osiedla Solna Góra, przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie ewentualnego wykonania łącznika z ulicy Romana z drogą KS2. Zebrano 60 podpisów przeciwnych budowie wyżej wymienionego połączenia. W sprawie postawienia znaków drogowych w obrębie ulicy Polnej, Matejki oraz poziomego oznakowania jezdni przy zakręcie na ulicy Romana. Złożyliśmy listę mankamentów w jezdniach dotyczących załogu Świętego Mikołaja, Romana, Górników, Krakowska, Bukowskiego, Rzeźnicka, Różana. Złożyliśmy również wniosek o postawienie słupa i zamontowanie oświetlenia na łączniku KN2 z ulicą Kampi oraz między wbudowaną ścieżką asfaltową prowadzącą z ulicy Polnej do kładki nad KN2. Złożyliśmy wniosek o pomalowanie pasów dla pieszych na ulicy Rotmistrza Pileckiego. Wniosek o odwrócenie ruchu na ulicy Rzeźnickiej, wjazd z ulicy Kazimierza, a wyjazd na ulicę Kącik, Sądecką, Kiernika i Szerą. Opinie zarządu w sprawie tworzenia punktu zbiórki suchego pieczywa. Opinia w sprawie barier architektonicznych na terenie miasta. 2 razy składane pisma. Pisma w sprawie zmiany oznakowania drogowego na ulicy Krakowskiej. Pismo w sprawie zamontowania słupków blokujących postów w rejonie planu od strony Czackiego. W sprawie zamontowania progu zwalniającego na ulicy Romana, w sprawie dokończenia budowy chodnika na ulicy Romana, w sprawie zabezpieczenia terenu siatką od strony ulicy Kącik przy stacji Trafo w celu uniemożliwienia korzystania z tego miejsca na załatwienie potrzeb biologicznych, w sprawie remontu nawierzchni na ulicy Kaczewskiego w budynku Wiaciarni, w sprawie zamiany ogrzewania w budynku miasta Bochnia węglowego na gazowe na rogu ulicy Rzeźnickiej i Sądeckiej. W sprawie odprowadzenia wód opadowych z budynku ulica Gołębia 1. W sprawie wytyczenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Kowalskiej z ulicą Bracką. W sprawie wykoszenia podcięcia krzewów i drzew na ulicy Zaszydem. W sprawie propozycji inwestycji komunalnych do budżetu składane w każdym roku. W sprawie usunięcia usterek w schodach, chodnikach, jezdniach, w sprawie załatania wszystkich ubytków w asfalcie na plantach, w sprawie zapadniętych kostek w chodniku przy parkingu od strony Orackiej,
zamontowania progu spowalniającego na ulicy Rzeźnickiej, przycięcia drzew pod słupami oświetleniowymi na ulicy Polna Romana, w sprawie zapadniętej kostki w chodniku na ulicy Świętokrzyskiej, w sprawie załatania ubytków w asfalcie na ulicy Rzeźnickiej, w sprawie naprawienia wykruszonego stopnia na schodach przy ulicy Zaułku Świętego Mikołaja, w sprawie wymiany bądź uzupełnienia brakujących tablic nazwą ulicy. Interwencje ustne do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Również składaliśmy ustne interwencje w sprawie załatania ubytków w asfalcie na klampach przy Zaułku Świętego Mikołaja, wykoszenia terenów kolejki, górników, kampki, interwencja kilka razy w sezonie w sprawie umycia ławek w obrębie placu Turka z odpowiedzi ptasi, pomalowanie ławek, uzupełnienie brakujących kostek granitowych przy klombach, wymiany żarówek w lampach na plantach Polnej Romana, posprzątanie liści na ulicy Romana na Małym Sperku i ulicy Górników, czyszczenie storynki z liści do Miejskiej Straży, przede wszystkim interwencje o posprzątanie okolicy ulicy Oradka, Romana, interwencje w sprawie czyszczenia chodnika, podcięcia krzewu. No to było kilka, może kilkanaście razy. Objęcia nadzorem ulica Szewska, Arkady, zrobiono tam toaletę. Interwencje w sprawie posprzątania, uporządkowania posesji na ulicy Biała, Matejki, Różana, Kazimierza Wielkiego, posprzątanie chodnika na ulicy Gołębiej, Gazary Stornej, przed szybem Sutoris. No chciałam tu zaznaczyć, że już w tej chwili jest coraz mniej tych miejsc, które są były ciągle zaśmiecane z uwagi na to, że na Białej powstają i naruszają osoby różne budynki. Dzięki temu te śmietniki już powoli są likwidowane. To było dosłownie tak bardzo uciążliwe. Ciągle, jak człowiek tam przechodził, to widział zaledwie śmieci. Interwencja w kopalni soli w celu posprzątania przed szybem sutowych zaległych śmieci z kwasu. Mimo interwencji zgłoszonej na sesji Rady Miasta i Straży Miejskiej, jak i w kopalni soli, nie posprzątano tego miejsca. Dopiero we wrześniu 2018 roku wraz ze znajomą uporządkowałam teren przed budynkami szyby sutowych. Moje interwencje nie odniosły skutku, a nie można było patrzeć na zarośnięte budynki chwastami i mnóstwo śmieci. Jak wiemy, kopalnia wpisana jest na listę Światowego Dziedzictwa Kultury. Mam nadzieję, że po rewitalizacji taka sytuacja nie będzie istniała miejsca. Do Bzuchu też skierowywaliśmy interwencję ustną w sprawie posprzątania śmieci na ulicy Rotmistrza Pileckiego, śmieci przy zamku Żupny, w sprawie posprzątania śmieci przy zaułku Świętego Mikołaja przed budynkami 4 i 6 na klantach na kolejce. Teraz na temat budżetu obywatelskiego. W 2015 roku z budżetu obywatelskiego zgłoszonego przez zarząd osiedla wykonano drogę asfaltową na ulicy Zaszywem. Ulica nie posiadała utwardzonej nawierzchni. W 2016 roku w ramach budżetu obywatelskiego zgłoszono projekt budowa chodnika z kostki brukowej na łączniku KN2 z ulicą KN. Łącznik ten nie posiadał nawet odpowiedniego pobocza, którym mieszkańcy mogliby bezpiecznie poruszać. Na 2017 roku w ramach budżetu obywatelskiego zgłoszono projekt do budżetu osiedlowego remont chodnika z kostki brukowej na ulicy Warzelniczej oraz projekt do budżetu ogólnomiejskiego remont nawierzchni na ulicy Kącik pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta a Zenitem. Projekt ten drugi ogólnomiejski nie uzyskał odpowiedniej ilości głosów. Natomiast tamte wszystkie były wykonane. Na 2018 w ramach budżetu obywatelskiego zgłoszono projekt postawienie słupa oświetleniowego przy schodach łączących ulicę Ofiar Katynia z ulicą Polną i zamontowanie dwóch obrad oświetleniowych wraz z wysiennikiem i remont istniejącej nawierzchni asfaltowej na ulicy Benesza. Na 2019 w ramach budżetu obywatelskiego zgłosiliśmy projekt
na ulicy Gazaris, od dawnego kina Syrenka do placu Gazaris. I drugie, uporządkowanie placu Waleriana Kasprzyka, nowe nasadzenia, remont schodu, wymiana dużej płyty na kostkę bukową i urządzenie tego skwerku. Teraz czekamy na realizację w tym roku tych dwóch ostatnich projektów. Inne pisma interwencji. Obronka w sprawie propozycji upiększenia miasta na Światowe Dni Młodzieży. Mieliśmy cały czas kontakt z Obronką i wskazywaliśmy miejsca, gdzie należałoby właśnie upiększyć miejsca kwiatami w skrzynkach. Do Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym Rolnictwa w sprawie wydania opinii do projektów uchwał dotyczących zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Pismo w sprawie udostępnienia lokalów na spotkania zarządu osiedla z mieszkańcami. Do Starostwa Powiatowego w sprawie wycinki brzozy mocno przechylonej na jezdnię na ulicy Kazimierza Wielkiego. Zarząd osiedla uczestniczył w sesjach Rady Miasta, w szkoleniach do 2017 roku w komisji w czasie głosowania nad budżetem obywatelskim, w rozwieszeniu na tablicach wyłącznie wszelkich informacji dotyczących osiedla i nie tylko. Dziękuję Państwu za uwagę. Czy ktoś może... Proszę Pana Burmistrza o zabranie głosu.